Zastanowiliście się, jak to jest być zamkniętym w więzieniu? To jest moja cela. Spróbuję spędzić w niej 100 godzin. Czas tak. W tym więzieniu będę musiał walczyć z głodem, zimnym pragnieniem. Będę również odczuwał samotność, a co najgorsze, nie mam żadnych rzeczy i o wszystko muszę walczyć. A czy dam radę? To zamierzam sprawdzić, czy mi się uda, a to wy będziecie decydować o tym, ile czasu spędzę zamknięty w celi. Ale o tym zaraz wam opowiem, więc zostańcie do końca. Zobaczmy w ogóle, co my tu mamy. Działa to w ogóle? Działa. Automatyczne opadanie deski, tak? To nie jest w standardzie. Ej, mam światło tu, no mogę sam gasić sobie. Ty dobra. To jest akurat duży plus. Mamy też zlew, kran. Okej, okay, też jest woda. No i łóżko, w którym nie ma na razie nic. I w sumie to jest cała cela. Tu nic nie ma więcej, nie? Nawet nie mam gdzie się położyć. Ty. Nawet bez materaca nie ma tragedii. Nie, dobra, żartowałem. Po 30 sekundach jest fatalnie. Proszę państwa, minęło 8 minut. Easy. Wygrywam to. I obym to wygrał, bo jak tego nie wygram, to stracę 10 tysięcy złotych, ale o tym też wam zaraz opowiem, bo najpierw musi przyjść gość specjalny. Pierwsze na co wpadłem, to żeby poszukać trochę po więzieniu, bo przecież coś mogło tu być ukrytego. A tak przy okazji, to filmy z tej serii będą pojawiały się u mnie na kanale codziennie od dzisiaj. I co najważniejsze, to wy będziecie decydować, jak długo będę siedział w tym więzieniu. Więc oglądajcie dalej i zaraz wam wyjaśnię, w jaki sposób. Godzina minęła i wiecie co? Troszkę mi się chce pić. Ej! Dajcie jakieś picie! I tutaj nie ma nic na darmo w tym więzieniu, to jest więzienie youtuberów. Tutaj o wszystko trzeba walczyć i moje pierwsze zadanie polega na tym, że muszę właśnie tym magnesem trafić o w ten kubeł. Siema, zaraz ten magnes do was leci. Kurczę, no żartuje sobie ze mnie! To jest ten rzut. Nie, ta woda to jest, słuchajcie, na wagę złota, naprawdę, bo bez wody to przecież się nie da przeżyć, nie? Tak, proszę państwa, będzie wyglądał mój każdy dzień, będę musiał tutaj walczyć o wszystko. No i jeżeli czegoś nie zrobię, jakiegoś zadania, to zostanę na przykład bez poduszki, bez wody czy bez jedzenia. No i klasa, mam wodę. No i to będzie na później, ja sobie to przykryję i mi tu nic nie wleci za bardzo. A to jest na teraz, to trzeba się tego szybko pozbyć. No wiecie, to jest otwarta przestrzeń, nie? Zaraz tu jakiś kurz wleci, tak nie fajnie pić kurz. Mam magnes i mam linę. Mogę coś z tym zrobić. A czy on potrafi na przykład rozwalić ścianę? Och! Potrafi! Zobaczcie, najważniejszy jest porządek. Właśnie wylałem sobie wodę. Jak widzicie, ja sobie całą linę tutaj fajnie przygotowałem, że jest no po prostu łatwa teraz w użyciu. Jak będę jej potrzebował w momencie jakimkolwiek, to mi zajmie sekundę, żeby wziąć ją i jej użyć. I wydaje mi się, że na bank się kiedyś przyda. No kurde, patrzcie, gdzie ja jestem. Tu się wszystko przyda. Nie wiem, co mnie czeka, więc trzeba zbierać siły. A powoli zaczynam być głodny. I to chyba zaraz będzie mój problem. Zrobiłem sobie mały półgodzinny odpoczynek i przy tym wszystkim wpadłem na genialny pomysł. Wymyśliłem coś, co mi mega pomoże. Dobra, proszę państwa, rozkminiłem mega patent. Wiem, o której godzinie tu wszedłem, o 11. Więc jak odejmę od 100 godzin, te 97 i resztę, no to mam, ile minęło minut. I dzięki temu mogę obliczyć, która jest godzina. Więc teraz jest 13:15. Więc tak jak wam mówiłem, nie będzie łatwo, bo nawet o jedzenie będę musiał tutaj walczyć, że tak powiem. Mam przed sobą 4 kubki, pod tymi kubkami jest ukryte dobre śniadanie, średnie, niedobre i słodkie. Więc lecimy. Najdłuższy, ten. Owsianka, czyli to będzie dobre śniadanie. No dobra, no i fajnie, no i klasa. A co tu było? Zupka chińska, chleb. Czyli chleb jest taki średni, powiedzmy. Czego kawę kipy. Ale jest okej, okay, tak? Zjem sobie dzisiaj fajnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ej, dobra, jest klasa. Banan, spoko, zjem sobie. Ja tu nie mam nawet stolika żadnego, żeby to zjeść. Ty, ale czekaj, idę na kibel. Na kiblu. Nie będzie najłatwiej, tak? Nawet najlepsze śniadanie, tak widzę, że no, takie mogłoby być lepsze, no. Ale trzeba jeść, bo nic tu nie mam innego do jedzenia, więc muszę jeść to, co mi dają. Ja się najadłem, a na liczniku minęły właśnie 3 godziny. Więc już chwilę tu jestem, nawet leżenie na tym łóżku jest okej, bo po prostu zdjąłem sobie bluzę i mogę ją dać pod głowę, więc... Ale nocy tak nie chcę wytrzymać, więc mam nadzieję, że będzie jakieś zadanie na materac, bo bez tego będzie dymtka. Minęło już 5 godzin i w sumie miałem pierwsze widzenie, bo musiałem mieć spotkanko biznesowe. A moim zadaniem teraz jest rozpalić ogień, używając do tego drewna, samego drewna. Jeśli odpalę tą zapałkę, używając tego drewna, dostanę kołdrę. Widzę, że w tej deseczce są takie dziurki, więc na bank trzeba to włożyć po prostu w tą dziurkę, pocierać. To pewnie gdzieś tu dać pod spód, żeby się tliło. Wydawało mi się, że to będzie łatwe zadanie, ale okazało się naprawdę męczące i zajęło mi w ogóle jakieś 30 minut. Widzisz to? To się uda! Widzieliście ten dymek? Dobra, słuchajcie, to mega ciężko idzie, więc
Mam odpalić zapałkę, ale nie jest powiedziane, że nie mogę użyć tej siarki u góry, więc sobie ją skruszyłem do środka. Zobaczymy teraz. O! Dobra, k***a, mam gazówko. Ej, to było mega ciężkie, serio. Ja pierdzielę. Ale się udało. Pościel, proszę państwa. Raz i dwa. Mamy to. Stworzyłem tutaj źródło ciepła, więc dostałem drugie źródło ciepła, które akurat dla mnie będzie dużo ważniejsze. Ja pierdzielę. I wiecie, jak się zmęczyłem? O Jezus, to było naprawdę wycieńczające. Muszę się napić. Słuchajcie, ja już spędziłem w więzieniu 6 godzin i teraz powiem wam, jak wy możecie wpłynąć na to, żeby ten czas się zmienił. Zwiększył albo zmniejszył. Odcinki z tej serii będą pojawiały się codziennie i każdego dnia o godzinie 15 na moim Instagramie, który widzicie tutaj, pojawi się głosowanie, w którym to wy będziecie mogli zadecydować o tym, czy zrobienie jakiegoś challenge'u zmniejszy mi czas lub o tym, że jakaś inna rzecz zwiększy mi ten czas. Będziecie mogli też zagłosować, czy mam zmierzyć się z wężami, czy z pająkami w jakimś wyzwaniu. I już teraz zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam właśnie teraz, w tym momencie, kiedy ten odcinek widzicie, pojawiło się głosowanie na kolejny odcinek, który zobaczycie już jutro o 15. Jestem mega ciekaw, jak to wyjdzie i mam nadzieję, że nie spędzę tu dwa razy tyle czasu. No i kiedy tak mijamy sobie kolejne minuty i godziny w więzieniu, przyjechali na miejsce goście specjalni tego odcinka. W dzisiejszym odcinku to my jesteśmy gośćmi Karola, przygotowaliśmy dla niego zadania, w których będzie mógł wygrać ułatwienia albo utrudnienia. Jak ja wyjdę stąd wcześniej i się poddam, to wszyscy goście, którzy do tej pory byli, wygrywają 10 tysięcy. Ale jak nie wyjdę, to wy wskakujecie do takiego basenu pełnego lodu. To nie jest coś, co mi się podoba. Dobra, czas na pierwsze zadanie. Karol, jak wytrzymasz na tym łóżku 5 minut, no, to nagrodę dostaniesz matera. O skurde. Dobra. Materaz jest mocny. A bo ty bez matera? Ej, ale stary, to są ostre, one nie są przypiłowane. Ja nie wiem, jak to zrobiłeś. Ale to się wbija. Ej, to stary, będę miał dziury w tym. Dobra, czas start. 5 minut, stary. Fakir! Ała! Ej, najgorzej jest tą głową. Nie ma co z głową zrobić. Czekaj, muszę dużą płaszczyznę ciała. Ała! I tak z 3 minuty, ale słuchaj, możesz zrezygnować. Najwyżej się prześpisz na tych kratach. Tak, i myślę, że kraty są chyba wygodniejsze niż te właśnie, wiesz? Czujesz to, jak głęboko ci się wbijają te wszystkie gwoździki, to niewygodne. Właśnie tak jest. Każdy pojedynczy. No i koniec! Wygrałeś materac, no tak! Nie! To się wstać! Ej, dobra, mam dziurę jakieś? Nie mam chyba, nie? Masz! Masz. Dobra, patrzcie to. Uuuu! Patrz, ma fioletowe kropki już tutaj, sine. Ja chcę sprawdzić to. Ej, był boli fest! Mocno, ale nie chcę już! Hardcore, stary, gratulacje, że ci się udało. Dawać materac! Teraz już jestem w domu, naprawdę. Materac, pościel, łóżko z kulcami. Czego chcieć więcej? Bartek, dawaj do mnie, ja się tu rozłożę. Pościel, dawaj, patrz już. Dzięki, robimy tu przemeblowanie, wreszcie. Będę miał łóżko, będę miał materac. Wszystko, o. O Jezus, jak tu jest dobrze. Co prawda Karol wygrał materac w ostatnim challenge'u, ale tutaj nie najważniejsza jest wygoda w tej celi, a psycha. A my mamy przygotowane dla niego coś, przez co ta psycha może mu totalnie siąść. A ta rzecz, która ma zniszczyć Karolowi psychę, jest za kotarą. Mamy ją tutaj, więc koniecznie oglądajcie do końca, bo właśnie na końcu ją pokażę. Karol, w kolejnej konkurencji masz możliwość wygrania papieru toaletowego. Musi się ręką podcierać. Jeżeli z nami wygrasz, masz ten papier. Jeżeli przegrasz, dupa. Dupa będzie brudna. Dobra, 3, 2, 1, start. Ej, jakie ciężkie. Ta podłoga jest w ogóle nierówna. Ale muszę mega uważać, bo zaraz mi się wyleje. Kurde! Gratulacje. No sorry Karol, byłam pierwsza, nie masz papieru toaletowego. No oni się starają, żebym tutaj nie dał rady, więc nie ma się co dziwić, no. Okej, Karol, masz jeszcze jedną szansę, żeby wygrać papier toaletowy, ale musisz z nami wygrać. Okej. Gdy rolka spadnie, ta osoba przegrywa. Ej. Nie! Stoi, jeszcze stoi. O kurde, Karol, masz teraz przerwane. O kurde, patrz to, patrz to! To jest już koniec tego papieru ogólnie. Jest! Wygrałem papier! Przepraszam widzowie, nie zobaczymy Karola myjącego dupy w umywalce. No, proszę państwa, zostały 93 godziny, czyli minęło 7, więc jest godzina 18.
Widzowie, pamiętajcie, że to wy macie wpływ na to, jak długo Karol będzie siedział w celi. W każdym odcinku gość ma przygotowany specjalny, ekstremalny challenge dla Karola i to od was zależy, czy Karol wykona ten challenge w następnym odcinku, jeżeli wbijecie dany próg lajków. Jeżeli wbijecie 60 tysięcy łapek w górę, Karola budzi o 5 rano orkiestra. Karol, teraz masz okazję zdobyć parę fajnych itemów. W zależności od tego, jak daleko dorzucisz rolkę papieru, taką będziesz miał nagrodę albo utrudnienie. Ja celuję w pizzę, bo jak poleci mi za blisko albo za daleko, to jest bardzo fajnie, mam dużo papieru. A pizzunia jest zawsze fajna. Jeden tylko rzut, Boże Święty! Lecimy! Pizzunia! Jeden kawałek pizzuni. Jeden kawałek. Szczerze, to chyba jest gorsze niż jakbym miał nie dostać jej wcale, bo mi zrobić smaka tylko. Nikt nie mówił, że w więzieniu będzie łatwo. Pokażę nie. Pamiętaj o mnie, nie? Jak wyjdziesz. Proszę państwa, no dostałem tutaj nielegalnie czekolapa ekipy. Najlepszy słodycz w Polsce, chowam go pod poduszkę, żeby nikt nie widział. Dobra, czas na kolejne zadanie, mordeczko. Masz latarkę UV, która ci się przyda. Będziesz miał minutę na znalezienie sylab trzech kolacji, które będziesz miał do wyboru. Jeżeli znajdziesz jedną, to będziesz miał tylko to. Okej, czyli muszę postarać, żeby mieć wybór. Tak jest. No. Lecimy. I co, gdzie to jest? Nic nie ma. Dobra. O, jest! Dyń! Gdzieś 8 sekund ci zostało. Nie ma opcji. Dobra, może coś na łóżku jeszcze jest. No to budyń. Budyń. No nie jest to najlepsza kolacja, ale wygrywasz budyń. Karol. No? Jeden kawałek pizzy, ale odwijamy ci połowę rolki papieru. Nie, to w ogóle się nie opłaca. Dobra, Karol, serio, daję ci ostatnią szansę. Trzy kawałki pizzy za pół rolki papieru. Dobra. Tak? Dobra. Rewelacja, zaraz ci pokażę, jak mogła wyglądać twoja kolacja, a jak będzie wyglądała. No, siup, zabieramy tutaj połowę rolki. Nie pożałujesz tego, bo twoja kolacja mogła wyglądać tak. O nie! Obiecana pizzka. Yeee. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. No, 8 godzin minęło właśnie. Jest okej, czuję się dobrze, nakarmili mnie, więc no fajnie, ale tutaj stoją po raz kolejny, więc mnie to martwi. A teraz czas na kolejny challenge, który zdecyduje, czy w nocy będziesz miał zapalone światło, czy zgaszone. Lubisz spać z zapalonym światłem? Nie, nie śpię zapalone. W sumie właśnie bardzo lubię po ciemku, więc przydałoby się wygrać. Co mam robić? Będziesz musiał wytrzymać 2 godziny z takim światłem. Oh shit! ale mogę wszystko robić! Tak! Ja nie dam rady na to patrzeć. To jest okropne, nie da, tu też jest źle. Tu też jest źle, dobra, muszę coś zbudować. Buduję bazę. Będę chciał całkiem się odgrodzić od światła, ponieważ tu jest lampka. Ej, dobra, jest. Tu jest naprawdę git. Jest mi tu ciepło, jest mi tu bardzo gorąco. Ale przynajmniej mogę siedzieć, więc 2 godziny sobie spędzę na kibelku. Ej, w ogóle co to jest? Może tu coś jest? Ej, jest tu coś. Jo! I co jest grane? W kiblu w ogóle, co jest grane? W kiblu, znalazłem coś w kiblu. Znalazłem właśnie tak karty. Znalazłem w kiblu karty do gry. Nie przydadzą mi się one na razie, bo jestem tutaj sam. Ale tak teraz sobie myślę, jak słuchajcie, była tutaj rzecz, to może być też gdzieś indziej. I wiecie, co mi wpadło do głowy? Można by tutaj też coś schować. W poszewce? Nie, tu nic nie ma. Słuchajcie, minęła gdzieś godzina i powiem wam, jest ciężko, nie? Czy to spanie w nocy ze zgaszonym światłem jest tego warte, nie? Jest ciężko, nie wiem. Wiecie co, zastanawiam się tak szczerze, czy się nie poddać. Cała baza mi się rozwaliła i wiecie co? Chyba stąd idę. Jezu, straszne to jest. Jest ciężko, słuchajcie. Najgorsze jest to, że minęła dopiero godzina 10. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym jednak się poddaję. Zobaczmy tylko, ile jeszcze czasu zostało. Ej, 10 minut! Nie no, 10 minut to już by było głupio przegrać. Dobra, 10 minut dam radę. Miałem go zostawić na specjalną okazję, ale to właśnie chyba jest specjalna okazja. Trzech kawek i proszę państwa. Morale. Teraz dla mnie są ważne morale. Dawajcie, wyłączajcie to dziadostwo. O, Jezu, wreszcie mogę oczy otworzyć. Ej, to było straszne. Minęło właśnie w tym momencie ponad 10 godzin w więzieniu. A ja widzę, że tam już się zbierają nasi goście do kolejnego jakiegoś challenge'u dla mnie. Przygotowaliśmy mu coś, co zniszczy mu totalnie psychę, bo wydaje mi się, że tutaj akurat w to działo powinniśmy celować. Są to mega głośne głośniki, które będą mu napieprzały przez całą noc, więc raczej się dzisiaj nie wyśpi i mam nadzieję, że to go zniszczy i wyjdzie. No i wygramy 10 tysięcy. Let's go. Robimy to.
nie pośpisz, mam nadzieję. Dobra, zabijamy na chatę. Dobranoc, miłej nocki, Karol. Wy chyba sobie żartujecie. Na całą noc?